Nazywam się Marcin Fabiański. Długo włóczyłem się po świecie. Umysł poprzedza wszelki stan rzeczy. Umysł kieruje, umysł kreuje. Gdy ktoś mówi lub działa z nieczystym umysłem, cierpienie podąża w ślad za taką osobą, niczym koła wozu za wołem. Gdy ktoś mówi lub działa z czystym umysłem, szczęście podąża za taką osobą, niczym nieodzowny cień. Czytałem te słowa Buddy setki razy, ale ich nie posłuchałem. Nie posłuchałem Sokratesa, który dziwił się, że ludzie chcą znaleźć szczęście w podróżach, choć zabierają w nie samych siebie. Studiowałem filozofię w Polsce i w Anglii. Spędziłem 2 lata w klasztorach Azji oraz centrach medytacji w Europie i USA. W końcu sięgnąłem do korzeni filozofii, rozumianej jako medycyna duszy i terapia z przesądów. Postanowiłem założyć szkołę filozofii na wzór szkół antycznych. Stworzyć miejsce, gdzie każdy może uprawiać tę dziedzinę, tak jak kiedyś, by wyzwolić się z cierpienia. Właśnie tutaj, niedaleko miasteczka Trevinel Lazio. Aby osiągnąć trwałą radość życia, trzeba dać z siebie bardzo wiele. Nauczyć się ograniczać zachcianki ego, rozwijać moralność, wchodzić w głębokie stany medytacji, które wymagają wielu godzin subtelnej pracy z umysłem. Podjąć wysiłek zrozumienia praw natury. Parco Naturale dei Monti Cimbruini to idealne miejsce na szkołę filozofii, w której można studiować wszystkie te rzeczy. Jest tutaj kontemplacyjna przyroda, jaskinie, w których od 2000 lat medytowali święci, bliskość duchowej i intelektualnej stolicy starożytnego świata, Rzymu. W Parco Naturale dei Monti Cimbruini znalazłem nie tylko wspaniałą naturę, ale też otwartych ludzi, którym spodobał się mój pomysł. W apenińskiej szkole żywej filozofii uprawiamy filozofię tak, jak to robiono, zanim została zepsuta przez teoretyków. Robimy to poprzez medytację, kontemplację, studiowanie dzieł dawnych mistrzów, wyprawy w naturę, rozmowę terapeutyczną i dociekanie. Punktem wyjścia jest metoda filozoficzna self-off, oparta na analizie doświadczenia według modelu 3 dramaturgii jaźni. Nasz mózg nie reaguje na jednostajne bodźce, potrzebuje bardziej złożonych opowieści. Zdrowa opowieść może go wyzwolić od podrażnień psychicznych, dlatego warto poznać reguły dramaturgii narracyjnej, która rozgrywa się w naszej wyobraźni. Słów, opowieści, scenariuszy na przyszłość. Warto nauczyć się dramaturgii morficznej, która dotyczy świata przedmiotów wokół nas. Warto też zgłębić medytacyjnie podmorficzną dramaturgię subtelnych doznań, procesów życiowych, których mózg nie zamroził jeszcze w zbiór przedmiotów. Każda z tych dramaturgii jaźni wymaga innych środków filozoficznego oddziaływania. O nich kolejne filmy w tym krótkim kursie. Podejmujemy praktykę filozoficzną nie tylko dla siebie, ale także dla przyszłych pokoleń i całej planety, która jest zniszczona przez ludzką głupotę i chciwość. Nagrodą jest ataraksja, psychofizyczny stan dostrojenia do natury, ponad wszelkimi podrażnieniami. Życie harmonijne, nienadmiarowe.